Czytamy kolejny fragment z Księgi Hioba. W poprzednim fragmencie mówiłem o tym, że Hiob zmaga się z milczeniem Boga, ale teraz widzimy, że Hiob jest jakby na dalszym etapie tej swojej drogi duchowej oczyszczenia, które dokonuje się przez kryzys i teraz on wchodzi w takie świadome milczenie. Słyszymy w Księdze Hioba: jestem mały, cóż ci odpowiem? Rękę położę na ustach, raz przemówiłem i nie odpowiem i drugi raz, a niczego nie dodam. Milczenie jest przygotowaniem do czegoś nowego. Tu nie chodzi o takie milczenie, które zamyka nam usta, ale to jest taki rodzaj milczenia, które jest wołaniem. Święty Efrem Syryjczyk w IV wieku, Efrem Syryjczyk był teologiem, ale też był poetą i w taki poetycki sposób pisze, że tylko w ciszy, we wnętrzu ucha wzniosła się modlitwa, usłyszał ją Pan, bo milczenie jest wołaniem. Milczenie jest jakimś rodzajem też mowy. Mówi się, że zakochani bardzo mało mówią, a przede wszystkim milczą, są ze sobą. I myślę, że to milczenie jest też jakąś mową między człowiekiem a Bogiem. Hiob jest trochę jak autor Lamentacji, który mówił całym sobą: dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Hiob w tym milczeniu uczy się odpowiedzi, uczy się czegoś nowego i ta historia skończy się takim bardzo pięknym wyznaniem Hioba, który właśnie wszystko stracił, a potem jeszcze zmaga się z tym swoim kryzysem, z milczeniem Boga, z głupimi podpowiedziami przyjaciół. I na końcu mówi, kiedy jest ogołocony ze wszystkiego: dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz poznałem Cię wzrokiem. Właśnie, że to milczenie Boga i Jego milczenie okazało się drogą do najgłębszego spotkania w miłości. W niedawne święto świętego Mateusza rozważaliśmy sobie między innymi jakąś wielką tajemnicę tych, którzy wchodzą w grzech, którzy żyją w jakiejś ciemności i tajemnicę tego, jak Bóg przygotowuje ich serca, jak Duch Święty przygotowuje ich serca na spotkanie ze Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. I właśnie takie spotkania w Ewangeliach, gdy Jezusa przyjmują ci, którzy nie są Izraelitami, ci, którzy są obcy, budzą jakieś wielkie zdziwienie w Jezusie. Tak samo jak wielkie zdziwienie w Jezusie budzi zatwardziałość serc wszystkich tych, którzy mają, no, wydawałoby się, wszystkie narzędzia, wszystkie pomoce potrzebne do tego, aby rozpoznać Mesjasza, aby móc go przyjąć, czyli tych, którzy są Izraelitami. Ich serce okazuje się być zadziwiająco twarde. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do miast, w których szczególnie wiele cudów dokonało się. Mówi: biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się działy, już dawno by się nawróciły. To też tym miastom, które nie doświadczyły cudów, będzie lżej niż tym, którzy otrzymali wiele łask. Jako obdarowani, jako ci, którzy pewnie nieraz w życiu mieliśmy jakiś dar poznania Pana, jakiś dar natchnienia, jakiejś mądrości, wydaje mi się, jakoś obudźmy się, to znaczy wykorzystajmy ten czas zbawienia, wykorzystajmy tą łaskę, która jest nam dana, byśmy się nie okazali no właśnie tymi, do których Jezus mówi: biada wam, bo aż do otchłani zejdziecie, bo jesteście marnotrawcami mojej łaski.